Cześć, witam wszystkich kibiców, a szczególnie kibiców Motoru Lublin. Jesteśmy dzisiaj na arenie Lublin, gdzie swój mecz gra Motor z Odrą. To jest nasz drugi odcinek na YouTube. Pierwszy spotkał się z fajnym przyjęciem, dlatego chcemy jeździć dalej po stadionach i z klubami, z którymi nawiązaliśmy współpracę, nagrywać takie filmy. Cześć, chłopaki, bez meczy? Proszę. Muszę założyć siatkę na bramkę, zaczepić ją z tyłu. Zrobimy konkurs, mam piłę. Kto trafi piłką do bramki z 10 metrów, ten dostaje jeszcze jedną nagrodę. Trzeba mocno przyciągnąć. Musi być przed krawężnikiem, to się będzie podbijać pod krawężnikiem. A jak? No tak to wiesz, każdy z was trafi. Jak tu widzę, że tu połowa to z was to piłkarze też. Czapeczka dla ciebie. Dziękuję. Piąteczka. A dla ciebie. Udanego meczu dzisiaj. Dzięki. Dzięki wielkie. Dla ciebie. Stara, piąteczka. Chłopaki, to powiedzcie nam teraz, od kiedy na motor chodzicie? Kto od kiedy kibicuje motorowi? Ja z 2 lata, 3. A kto cię wziął na motor? Kim zacząłeś chodzić? Tata kolegi. Oluś. Tak? Ja z kolegą chodzimy teraz na treningi tam raz w tygodniu, żeby jakby taki testowy. No dobra, jaki wynik dzisiaj? 2-0. 2-0. Dla motoru. Dla motoru oczywiście. No dobra, no to będziecie kibicować? Będziemy. No i elegancko, to udanego meczu, bawcie się dobrze. Dobry, my jesteśmy z firmy Orlowski, robimy tu odzież dla motoru, dla umilania kolejki, dla wszystkich. Mamy dzisiaj smyczki do rozdania. Chodźcie, chodźcie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Biletami to... Co z tą kolejką mamy smyczki? Przepraszam, proszę bardzo. Po smyczki. Kto największy nóżek zrobi, wygrywa czapę zimową. Wygrałaś czapę. Może być? Tak. No i piąteczka. Udanego meczu. A również. Jesteśmy teraz w VIP strefie, fajnie wygląda ten stadion, naprawdę przyjemnie. Nie ma dzisiaj kompletu publiczności, pogoda dopisała. Czekaj na szybko przed wyjściem na płytę główną, żeby tam wiesz, żeby wyglądać jakoś, no nie? Miałem okazję być tak blisko murawy podczas rozgrywanego meczu. Pogoda dzisiaj dopisuje, atmosfera jest naprawdę świetna, kibice z ciebie dają dużo. Idziemy w stronę rodzinnego sektora zobaczyć, co tam się dzieje. Ale powiem ci, że pan sędzia praca na nogach zawodowo, jak tenisista. Ale inna atmosfera jest niż na żużlu, nie? Jest inaczej. Jest inaczej. Tutaj jest taka, jakieś taka, nie wiem, większe ciśnienie jest, no nie? Na zdobycie tej bramki i tak dalej. Bardziej takie napięcie się czuje. Może bardziej zaangażowani są te ci kibice, no nie? Piłka nożna jest zupełnie inna. Ale dobrze się złożył, ładnie się złożył. Chyba najfajniejsza przyjemność właśnie, jak jestem na tych stadionach, to tym dzieciakom dawać te prezenty, no nie? Bo oni są bardzo... zajarani jeszcze tym wszystkim. Spontanicznie są. Tak, tak. Siema chłopaki. Gracie w motorze? Gramy. Dobrze. Jaki wynik dzisiaj? 1-0 dla motoru. 1-0 dla motoru, a ty? Ja 2-0 dla motoru. Jak masz na imię? Maciek. Oliwier. Od kiedy gracie w motorze? Od 4 lat. Elegancko. Powodzenia wam życzę. Dziękuję. Później przyjdźcie po smaczku. Jesteśmy po pierwszej połowie, jest 0-0. Mecz jest bardzo zacięty i wyrównany. Pójdziemy teraz, pokażemy wam trochę stadion dookoła, jak to wygląda. Chłopie, ty ze Śląska, ty nie wiesz co dobre, masz cebularza tutaj naszego lubelskiego. Dzięki. Po śląsku jak wy dziękujecie, jak się mówi dziękuję po śląsku? Macie jakoś? Dankę. Jest trochę rzeczy z naszej nowej kolekcji, t-shirty. Zerknijcie sobie. To taka podstawa i... Bardziej styl na stadion, wiadomo, bo na żółto wszyscy się raczej na stadion ubierają. Z tyłu mały herb. A to chyba jeszcze z wcześniejszego rzutu koszuleczki. Ale chcę wam pokazać coś innego. Bluzy, które robią ostatnio furorę w wielu klubach. Nie tylko dla motoru je robiliśmy, ale i dla innych klubów. Nie będę wymieniał na razie jakich. Będzie widać, jak będziemy do nich jeździć. Jest to bluza z poliester z elastanem. Rozciągliwa, naprawdę świetnie się przyjęła. U nich jako u pierwszych zrobiliśmy jeszcze ten nadruk tutaj na dole rękawu. Kaptur jest z nadrukiem dookoła. No uważam, że ta bluza naprawdę świetnie wygląda. W kolorze, w monochromie, w kolorze czarno-białym. Oni dużo kupują, kibice, czarnych rzeczy.
jakieś kurteczki, ale to tylko taka podstawa minimalistyczna. Cieszę się, że oni się zdecydowali na te nasze projekty, bo jest to coś zupełnie innego niż do tej pory robiliśmy. Z większymi plecami, z większym nadrukiem na plecach. Tutaj jest nawet chyba część przyśpiewki. Zawsze mi się Micha cieszy, jak widzę rzeczy produkowane przez nas w tych sklepach, w jakimkolwiek sklepie, w różnych sklepach jesteśmy w Polsce na stadionach. Połączenie, kolaboracja klubowa Orlowski i Motor Lublin. Tutaj też jest metka wewnętrzna Orlowski i Motor Lublin. Często jest to robione tylko na naszych metkach. Jeszcze dziecięce koszulki, które teraz zrobiliśmy. To jest nowość. Uważam, że fajny motyw. 1950 data w kolorze niebieskim. Trochę czapek zimowych, ale to też raczej podstawa. Poszliśmy w tej kolekcji hasło Awe Motor. Jeszcze te czapki męskie, czarne. Wracamy na stadion. Ja już tu byłem kiedyś, jak sesję zdjęcia robiliśmy. Centrum dowodzenia chyba prasowego, sami reporterzy podają. Ja też potrafię chyba. O, jakbym się teraz dostał na to, uderzył głową i przeszedł dalej. Nie, żartuję, ja się nie nadaję. Muszą strzelić jakąś bramkę, musi paść jakaś bramka, bo inaczej cię nawet, wiesz, nerwowo, że tak powiem. Możemy bramkę nagrać tylko z powtórki z telewizora. Motor strzelił? Tak. Być na żywo na meczu człowieku w telewizji bramkę oglądasz, ale dobra, najważniejsze, że strzelili. Ale ja mówiłem, jak strzelał, to się wszystko musi. Już się znasz na piłce nożnej. Ja się nie znam, ja robię ubranie. Od razu atmosfera na stadionie aż kipi, no nie? Ludzie na to czekali, bo tam chyba było 4 czy 5 meczy z rzędu przegranych. Nie, wcześniej mieli wygrane, ale wcześniej kilka przegranych, także no są głodni sukcesów. A dla nas też to dobrze. Więcej goli, więcej sprzedaży ubrań. Kibice bardziej zadowoleni, każdy bardziej zadowolony. Fajne też jest to, że zawsze piłkarze z szacunkiem do kibiców podchodzą podziękować za ten doping, to bo wiadomo, różnie bywa, czasami wygrane, czasami przegrane, ale jednak ten szacunek się należy. Dzięki. Kolejna nasza nagrywka na stadionie Motoru Lublin. Rozdaliśmy kilkaset nagród, dzieciaki wygrywały czapki, brały udział w konkurencjach. Motor wygrał 2-0, była fantastyczna atmosfera, świetna pogoda. Mam nadzieję, że już niedługo pojawimy się na kolejnym stadionie, być może twoim. Tymczasem pamiętaj o tym, żeby wspierać swoje lokalne drużyny, zabierać dzieciaki na mecze i dopingować. Pozdrawiam serdecznie.